Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 12 listopada, 32 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, to przypowieść Pana Jezusa o 10 pannach. 5 roztropnych i 5 nieroztropnych, albo 5 mądrych i 5 głupich. Te roztropne wzięły, oprócz lamp, wzięły ze sobą również oliwę, do tego, żeby na wszelki wypadek wystarczyło im na dłuższy czas oczekiwania na Pana Młodego. Natomiast nierozsądne, czy też głupie, nie wzięły ze sobą takiego zabezpieczenia. Pan Jezus w tej przypowieści nawiązuje do zwyczajów mieszkańców Palestyny z tamtych czasów. Zanim jeszcze zamieszkali razem Panna Młoda i Pan Młody, najpierw odbyły się zaślubiny, a później mieszkali jeszcze oddzielnie, jeszcze razem nie przeprowadzali się do siebie. Później natomiast, kiedy już byli gotowi, kiedy wszystko już było przygotowane, przeprowadzali się do siebie i wtedy miało miejsce dopiero wesele. Często wieczorem Pan Młody przychodził do Panny Młodej, żeby przeprowadzić ją do swojego domu, żeby już po weselu mogli razem mieszkać. Czasem przygotowania do wesela trwały dość długo i Panna Młoda musiała uzbroić się w cierpliwość. Nie wiadomo było, kiedy Pan Młody nadejdzie. Dlatego były też takie panny, które naprowadzały, które miały zaprowadzić na ucztę weselną. Kochani, cała dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bogata w różne myśli teologiczne, które można by rozwijać. Ja tutaj kilka nakreślę i być może każdy z nich mogłyby się nadawać na kolejne, bardzo rozbudowane również rozważanie. Na przykład taka myśl. Brak oliwy w lampach i brak oleju w głowie. Czasem jest tak, że potrzebujemy takiej roztropności, żebyśmy tak patrzyli dalekosiężnie, żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co mamy tu i teraz, ale również przewidywali niektóre sytuacje. I dlatego potrzebny nam jest olej w głowie. Zauważmy, kochani, że wszystkie 10 panien zasnęły, a więc nie ma mocnych. Każdy człowiek jest słaby. W tym przypadku ten sen symbolizuje śmierć. I również to, że niektórzy powstaną do nowego życia razem z Chrystusem w światłości, ale niektórzy niestety, kiedy są nieprzygotowani, to będą musieli być w wiecznym mroku. Kolejna myśl, którą można by rozwinąć, to coś tym pannom młodym zgasło. Czasem w naszym życiu też zdarza się, że gaśnie nasza miłość, nasza gorliwość, nasza świętość. Więc warto uzbroić się w taką cierpliwość i przewidywać i starać się w taki sposób nagromadzić tych różnych zasobów duchowych, żeby na godzinę próby nam wystarczyło. Jest takie powiedzenie nasze franciszkańskie, pokój i dobro. Niektórzy z naszych braci to przekręcają, mówią, pokrój na drobno, rozumiecie? Tak jakby chcieli powiedzieć, słuchaj, jak jest dobrze, to pokrój to na drobno, czyli po prostu, żeby to wystarczyło, to dobro i ten pokój starczył ci na dłuższy czas, a nie tylko na chwilę obecną. Poza tym w modlitwie franciszkańskiej modlimy się, Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść. I między innymi również jest takie wezwanie, abyśmy siali światłość tam, gdzie panuje mrok. I Pan Jezus posyła nas wszystkich w mroki tego świata i również w mroki naszego życia, żebyśmy rozświetlali niczym innym, jak tylko światłem Chrystusa. Kolejna myśl to czuwaj, nie śpi. Nie śpi, bo Cię okradną. Coś stracisz w momencie, kiedy będziesz nieprzygotowany, kiedy ktoś Cię albo coś Cię zaskoczy. Również harcerze pozdrawiają się. Czuwaj, po to, żeby cały czas człowiek był przygotowany na to, że może być różnie. Jeden z moich współbraci zauważył, że oliwa jest takim materiałem nieprzekazywalnym, czyli nie da się za kogoś na przykład wyspać, za kogoś najeść albo za kogoś pomodlić. W intencji kogoś owszem, ale za kogoś nie. Jeden ze świętych również, kiedy ktoś przyszedł do niego i poprosił o modlitwę, i powiedział, słuchaj, ojcze, pomódl się za mnie. Mówi, sam się pomódl, ty się módl, będziemy razem się modlić, ale żeby nie było tak, że ty teraz obarczysz mnie modlitwą, a sam nic w tej dziedzinie nie zrobisz. Spotkałem też takie tłumaczenie tej Ewangelii, że 5 panien głupich i mądrych to czasem nasze zmysły, mamy 5 zmysłów. I czasem zdarza się, że jeżeli jeden z tych zmysłów nas oszukuje, to w całym pakiecie już człowiek cały głupieje i wszystkie inne po prostu są zmylone. Natomiast w momencie, kiedy człowiek idzie w sposób taki bezkompromisowy, idzie za tym, co Pan Bóg mu mówi, a nie za tym, co podpowiadają mu zmysły, to w tym momencie tylko wygrywa. I ktoś z Was mógłby powiedzieć słusznie, no dobrze, jest Pan Młody, są panny, które mają naprowadzić Pana Młodego na ucztę weselną, ale gdzie jest Panna Młoda? Otóż od strony teologicznej można powiedzieć, że
Panną Młodą jest Kościół. Kościół został zrodzony przez Chrystusa na Golgocie. Natomiast później ten czas prześladowania miał miejsce i o Kościele w sposób taki pełny można powiedzieć, że jest w Nowym Testamencie, a szczególnie w Apokalipsie, kiedy Kościół rozświetla ten świat. Kościół nie swoją mocą, nie swoim światłem, bo ludzie Kościoła są często grzesznikami, ale światłem Chrystusa. Tylko w Jego świetle możemy zobaczyć, jaka jest prawda. Kochani, już w starożytności Seneka mawiał: cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz na finał. Finis coronat opus. Koniec wieńczy dzieło. A z punktu widzenia chrześcijańskiego, to właśnie ten cel ostateczny człowieka jest rozstrzygnięciem wielu naszych sporów, tych naszych rozterek wewnętrznych, tych naszych ciemności duchowych. Tam będzie światłość wiekuista, do których Pan Bóg nas wszystkich zaprasza. I również Jan Paweł II powiedział takie piękne słowa do młodzieży, że czuwanie nie jest zwykłym czekaniem. To nie jest takie bierne czekanie, to jest takie otwarcie swojego sumienia po to, żeby być człowiekiem, który potrafi rozstrzygać, potrafi rozeznawać, co jest dobre, a co jest złe. I stara się to dobro rozwijać, a walczyć z tym, co jeszcze upokarza go i oddala od Pana Boga. Kochani, tak jak Pan Młody z dzisiejszej przypowieści opóźniał się, tak niektórzy, patrząc na paruzję, czyli powtórne przyjście Chrystusa, mogliby powiedzieć, że to przyjście Pana Jezusa będzie niespodziewane i będzie niezgodne z oczekiwaniami ludzi. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy Pan Jezus przyjdzie. To, co możemy zrobić najlepszego, to być gotowi. Rozłożyć siły duchowe w takiej formie, żeby nam wystarczyło na całe nasze życie. Żebyśmy gdzieś tam nie utknęli w drodze. I myślę, kochani, że to opóźnianie się Pana Młodego można w sensie teologicznym porównać z paruzją, czyli z powtórnym przyjściem Pana Jezusa, które jest nieprzewidywalne i często jest niezgodne z oczekiwaniami ludzi. Ważne jest, żeby nie dać się zaskoczyć, żeby nie uśpić swojej czujności, żebyśmy cały czas trwali przy Panu Jezusie, nie pozwolili sobie na byle jakość, żebyśmy zawsze mieli ten płomień Bożej miłości w sobie rozpalony, żeby on nigdy nie przygasał. Na zakończenie, kochani, aby nigdy nie zabrakło wam oleju w głowie, żeby nie zabrakło wam miłości Bożej w sercu, przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.